Politycy PiS mocno o karach dla gwałcicieli. Dramat Lizy obnażył coś jeszcze. Gwałt na 25-letniej Lizie w centrum Warszawy i śmierć Białorusinki wywołały wśród polityków dyskusję o zaostrzeniu prawa. Postulaty lewicy poparła wiceminister sprawiedliwości Marii Ejczart. Także przedstawiciele opozycji są gotowi na zmianę prawa. Przemysław Czarnek zwraca uwagę na jeden kluczowy aspekt sprawy. Zgwałcona i skatowana przez 23-letniego Doriana S. Liza zmarła 1 marca po kilku dniach hospitalizacji. Dramat kobiety rozegrał się nad ranem w centrum Warszawy. Z informacji Faktu wynika, że w trakcie byli w pobliżu przechodnie, ale nie reagowali. Po informacji o śmierci 25-letniej Białorusinki powróciła dyskusja o karze dla gwałcicieli. Wśród polityków obozu rządzącego nie brakuje głosów o potrzebie zmiany kodeksu karnego. Już wcześniej lewica przygotowała projekt o zmianie definicji gwałtu. Zakłada on również podniesienie dolnego wymiaru kary z 2 do 3 lat. To kluczowa zmiana, bo oznaczałaby, że gwałt byłby traktowany jak zbrodnia, a nie przestępstwo. Wspominane zmiany poparła w Faktach po Faktach wiceminister sprawiedliwości Maria Ejczart. Te zmiany są konieczne. Zobowiązuje nas do tego konwencja stambulska. Ona wymaga, by w przypisie dotyczącym gwałcenia była przesłanka o braku zgody osoby pokrzywdzonej, wskazała. PiS poprze postulaty rządu w sprawie zaostrzenia kar za gwałt? W trakcie konwencji PiS w Szeligach spytaliśmy przedstawicieli partii, która przez ostatnie 8 lat kształtowała polskie prawo, czy popierają jego dalsze zaostrzanie w przypadku gwałtu. Prawo powinno być respektowane i kary wobec gwałcicieli powinny być orzekane w maksymalnej wysokości. Myśmy zwiększyli te kary. Jeśli ktoś proponuje jeszcze większe zwiększenia, jestem za, dlatego że tego rodzaju przestępstwa są najbardziej obrzydliwe i ohydne, mówił Przemysław Czarnek. Były minister edukacji zwrócił uwagę, że świadkowie nie zareagowali na dramat Lizy. To, co jest najgorsze, to obojętność przechodniów w centrum miasta. Jak słyszeliśmy, wielu ludzi widziało to zajście, a przynajmniej słyszało i mogło zareagować. To jest najbardziej niebezpieczne. Obojętność ludzi, podkreślił. Poparcie dla zaostrzenia prawa zapowiedział także były szef MSW IA Mariusz Kamiński. Wyroki powinny być surowe i na pewno Prawo i Sprawiedliwość będzie popierało wszelkie inicjatywy w tym kierunku. Wysokość kary jest odstraszająca dla potencjalnych zbrodniarzy, podkreślił polityk. Posłanka PiS Małgorzata Gosiewska nie różni się w tej kwestii od kolegów. Wszystkie rozwiązania, które mogą powstrzymać zbrodniarzy przed takimi czynami, na pewno będą dobre i powinny być rozważane, wskazała w rozmowie z Faktem. W podobnym tonie wypowiedzieli się również Waldemar Buda czy Jacek Sasin. Jeżeli jest jakieś pole do zaostrzenia kar, ja nie widzę najmniejszego problemu. To są ciężkie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Absolutnie jestem za, zapewnił Buda. PiS zaostrzyło prawo dotyczące brutalnych gwałtów. Prawo dotyczące gwałtu zostało już zaostrzone za rządów Prawa i Sprawiedliwości. 1 października 2023 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, w której znalazły się kluczowe zmiany. Maksymalna kara za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem została podwyższona do 30 lat więzienia lub dożywocia. Za zgwałcenie z następstwem w postaci śmierci ofiary, jak to miało miejsce w przypadku Lizy, redaktor, sprawcy grozić będzie od 8 do 30 lat więzienia lub dożywocie.